Wielkie tłumy szły za Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw ani nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo Pańskie. Drogie siostry, drodzy bracia, dość trudny jest ten fragment Ewangelii. Trudny jest z dwóch powodów. Po pierwsze, jest zlepkiem takich historii, które trudno do siebie dopasować, bo w tym zaledwie od wierszy 25 do 33 tego 14 rozdziału mamy mowę o nienawiści wobec najbliższych, mamy mowę o budowaniu wieży, wyprawie na wojnę i jeszcze pójściem za Jezusem i wzięciem krzyża, więc po prostu jak na, czekajcie, jak dobrze liczę, 8 wersetów, to dość sporo zamieszania. Tym bardziej, jeśli słuchajcie, mieliśmy ostatnio wszystkich świętych, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, i jeśli popatrzymy, to Ewangelia Łukasza, to lekcjo continua, czyli te Ewangelie, które Kościół nam daje na każdy dzień, i one mają swoją ciągłość oczywiście, zostały przerwane przez te uroczystości i przez to wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, więc utraciliśmy w ogóle kontekst tego dzisiejszego fragmentu, w którym choćby można się odnieść do Ewangelii, która przypadłaby na wczoraj, gdzie jest mowa o zaproszeniu na ucztę i jakoś by można to powiązać. Co więcej, słuchajcie, dzisiaj zerknąłem w internecie na kilka komentarzy do tej Ewangelii. Wszyscy silili się na jedno, żeby udowodnić jakimś cudem, że Pan Jezus powiedział o nienawiści, ale wcale nienawiści nie miał na myśli. Czyli nie powiedział tego, co powiedział. Wszystkie komentarze próbowały uratować sytuację i przekonać nas do tego, że Pan Jezus nie powiedział tego, co powiedział. Kiedy otworzyłem tekst grecki, to okazało się, że to słowo, które zostało na język polski przetłumaczone jako nienawiść, jest rzeczywiście czystą nienawiścią. Znaczy, na język angielski tłumaczone jest w tym słowniku jako hate, czyli nienawiść, i nie da się tego wytłumaczyć. Dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia. Dlaczego Pan Jezus użył tak mocnych słów? Nie wiem, przyznam wam szczerze. Oczywiście o wiele łatwiej byłoby przyjąć te tłumaczenia różnych komentatorów słowa i powiedzieć, że Panu Jezusowi nie chodziło o to, o co mu chodziło. Ale myślę, że słuchajcie, lepiej iść zupełnie inną drogą. Ja poszedłem drogą, słuchajcie, w której pomyślałem sobie, że nie muszę wszystkiego rozumieć. Że są takie przestrzenie wiary, których nie zrozumiem. Że są takie słowa Jezusa, których nie zrozumiem. Że są takie tajemnice wiary, których do końca życia nie będę rozumiał. Że będą jakąś tajemnicą. I w tej drodze wiary chyba musimy się zgodzić na to, że jest taka przestrzeń tajemnicy, gdzie nie zrozumiesz. Nie? Gdzie nie zrozumiesz, gdzie
gdzie, jak powie dzisiaj młodzież, nie ogarniesz, tak? Bo jest to po prostu tajemnicą. Dlaczego tak Pan Jezus powiedział? Nie wiem. Wiele takich mamy tekstów w Ewangelii, w które jesteśmy w stanie pokazać kiepskie przetłumaczenie na język polski czy na języki narodowe. Ale tutaj nie da się tego inaczej przetłumaczyć, jak to, że mamy mieć w nienawiści ojca, matkę, dzieci, żonę, męża. Nie da się tego inaczej przełożyć. Dlaczego? Dlaczego tak, a nie inaczej powiedział? Nie wiem. Słuchajcie, jest to dla mnie jakaś tajemnica. I tak jak powiedziałem, zaproszenie do tego, żeby na tej drodze wiary zgodzić się na jakąś tajemnicę, że nie wszystko zrozumiemy. Zobaczcie, dzisiaj mamy taką dość dużą pokusę, żeby, to jest chyba taka domena dzisiejszego człowieka, który ma taką pokusę, żeby się wypowiadać w każdym temacie i w sposób tak wiążący, żeby zamknąć dyskusję i żeby pozostało na moim, nie? To bardzo często mamy do czynienia w życiu społecznym z tym, ale najbardziej jakoś mnie uderza ostatnio, także w kontekście choćby dzisiejszych komentarzy, kiedy przejrzałem internet, w kontekście właśnie wiary, nie? Gdzie mamy w ostatnich latach tyle sytuacji na przykład, gdzie wielu ludzi rości sobie prawo do wypowiadania się na przykład w kwestiach teologicznych, na przykład nie zgadzając się z papieżem, a do tych teologicznych kwestii nie mają żadnego przygotowania. Ja nieraz sobie myślę, że ja się boję wypowiadać, bo z całym szacunkiem do naszego seminarium tutaj w Stadnikach, no ale ono nie jest Sorboną, tak? Więc myślę sobie, nie będę robił się nie wiadomo jaki mądry, bo nie jestem, tak? A tymczasem, słuchajcie, spotykam ludzi, którzy na co dzień, nie wiem, na przykład zajmują się wyrabianiem porcelany, podaję przykład, tak? Albo są kierowcami zawodowymi, albo są lekarzami, z całym szacunkiem do zawodów, które pełnią, ale nie mieli nic do czynienia z teologią, a na przykład są w stanie powiedzieć, że papież Franciszek się myli, nie? Wiecie, to jest sytuacja, w której my stajemy w pozycji kogoś, kim nie jesteśmy, nie? Wypowiadamy się w tematach, o których nie mamy zielonego pojęcia i uzurpujemy sobie prawo nawet do zamknięcia dyskusji, bo moje jest mojsze. A to jest droga, która jest kompletnie idiotyczna, tak? Która nas zaprowadzi na manowce, nie? To jest droga, która zamyka nam serce i umysł na to, żeby choćby poszukiwać prawdy. I dzisiejszy tekst Ewangelii mi to bardzo mocno pokazał, że są takie przestrzenie, w których ani się nie jestem w stanie wypowiedzieć, ani nie jestem w stanie ich zrozumieć, ani może nigdy nie będę w stanie zrozumieć. Bo jestem tylko tym, kim jestem. A w rzeczywistości wiary trzeba przyjąć pewien rodzaj czy przestrzeń tajemnicy. Po prostu. Wiecie, jak modliłem się tym tekstem, to mi się święty Tomasz przypomniał. Jak ktoś był w Ziemi Świętej, słuchajcie, to mieliście okazję być w Wieczerniku na pewno. Kiedyś już o tym wspominałem, że po drugiej stronie ściany Wieczernika jest grób Dawida. I tam jest taki smutny widok, gdzie Żydzi otaczają ten grób Dawida i płacząc, autentycznie płaczą, nie? Łzy się im leją po policzkach. Tak się kiwają cały czas i błagają Boga o to przy tym grobie Dawida, żeby w końcu się zlitował nad narodem wybranym i zesłał Mesjasza. A za ścianą Mesjasz już 2000 lat temu stanął przed Tomaszem, który nie mógł pojąć, jak to się stało, że on żyje, i wobec tej tajemnicy wypowiedział: Pan mój i Bóg mój. Nie dopytywał, nie dociekał, zgodził się na tajemnicę.
Wiecie, jaka jest różnica między Tomaszem a Żydami? Że oni nie byli w stanie przyjąć tajemnicy. Nie byli w stanie przyjąć tego, że coś jest niewyjaśnione po ludzku. Że coś zostanie tajemnicą do końca. Nie byli w stanie wypowiedzieć tego wbrew rozumowi, Pan mój i Bóg mój, nie? Dlatego się kiwają przed grobem Dawida. Są takie momenty w Ewangelii, których nie zrozumiemy. Są takie przestrzenie wiary, które na zawsze zostaną tajemnicą. Ale pozostaje nam, słuchajcie, stanąć przed Jezusem jak Tomasz i powiedzieć tyle, wobec tajemnicy, nie? Pan mój i Bóg mój, to znaczy przyjąć to, że trzeba, że w jakiejś przestrzeni trzeba nam żyć z tajemnicą.